Dzień dobry, witam Państwa. Maciej Jedzik, zapraszam na kolejny serwis informacyjny telewizji Sędziszów Małopolski, a w nim między innymi. Święty Mikołaj odwiedzi mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego. Będzie Mikołaj, będzie Śnieżynka, która poprowadzi zabawę, żeby dzieciaczki nam nie zmarzły i mogły się troszeczkę poruszać, więc mnóstwo atrakcji. Ogród społeczny, miejscem integracji na osiedlu Kawęczyn. Fajny plac do korzystania tego, żeby się po prostu bawić dobrze, spędzać wspólnie czas. Pouczający spektakl w Robczyckim Pceku. Była tam mowa o przyjaźni, o tym, że przyjaciele i przychodzą i odchodzą, że trzeba ich dobrze traktować, jeśli chce się mieć ich przy sobie. Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim podjęła uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego, wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w nim. Na sesji Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim 25 listopada zapadło kilka decyzji dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy. Radni wyrazili m.in. zgodę na utworzenie w gminie mieszkania chronionego, wspieranego. O szczegółach mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim Marek Pająk. To są mieszkania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i fizycznie, i psychicznie. Takie mieszkanie będzie przygotowane w miejscowości Boreczek, przy szkole podstawowej, tak jak wspomniałem, w Boreczku, w miejscowości Boreczek. Tym mieszkaniem będzie zarządzał Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i tutaj dyrektor tego ośrodka, jeżeli taka będzie potrzeba, będzie kierował osoby, które będą tam zamieszkiwać. Radni podjęli też pakiet uchwał podatkowych na 2022 rok. Jeżeli chodzi o podatki, to akurat tutaj zostały ustalone czy uchwalone na niezmienionym poziomie w 2022 roku. Zarówno podatek od nieruchomości, od środków transportowych i podatek rolny pozostanie na takim samym niezmienionym poziomie jak w roku 2021. Poruszono również temat częściowego zwolnienia rodzin wielodzietnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tutaj utrzymujemy zwolnienie z tego, czy z części odpłaty, czy dofinansowuje budżet rodziny wielodzietne z kartą dużej rodziny. Jest to 1 zł od każdej osoby. Gmina Sędziszów Małopolski przystąpiła też do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. Co daje to gminie? To jest takie stowarzyszenie, w którym są poruszane przez samorządowców, przez burmistrzów, wójtów, prezydentów sprawy z różnych terenów. Umożliwia to również uczestniczenie w pracach nawet rządowych, czy rozmowy w ministerstwach i pozyskiwanie dodatkowych środków czy możliwości, jakie stwarza to stowarzyszenie. Zapis wideo całej sesji dostępny jest na kanale YouTube Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim. Lokalny poeta Waldemar Wilk spotkał się 29 listopada z młodzieżą zespołu szkół technicznych imienia profesora Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim. Podczas wizyty promował swój debiutancki tomik poezji Niepodległa, a także rozmawiał z uczniami na temat trudnej historii ojczyzny i swojej twórczości. Lokalny poeta Waldemar Wilk od momentu wydania swojego debiutanckiego patriotycznego tomiku poezji dzieli się swoją twórczością z mieszkańcami całego powiatu. Odwiedza różne miejsca i różne grupy społeczne. Jednym z punktów jego poetyckich wizyt był sędziszowski zespół szkół technicznych. Dużo się dzieje, dużo się dzieje. Listopad miesiącem wspomnień, miesiącem refleksji, 11 listopad, odzyskanie niepodległości, tomik Niepodległa, wszystko splatamy w jeden bukiet, idziemy. Takie, powiem w dwóch słowach, może turnę z Niepodległą po powiecie. Dużo ocalamy wspomnień od zapomnienia. Dużo spotkań biblioteki, szkoły. Twórczość Waldemara Wilka, która znalazła się na kartach tomiku, doskonale trafia do młodych ludzi, którzy poznają na lekcjach historii losy swojej ojczyzny i kształtują w sobie patriotyzm. Bardzo ciepło odbierają właśnie, szczególnie w tym miesiącu pamięci, treść zawarta w tomiku. Jest to zawarta cała nasza historia na tych 128 stronach.
chwile pełne refleksji, chwile pełne boleści, chwile pełne triumfu. Takim właśnie jak 11 listopad. Spotkanie z poetą Waldemarem Wilkiem to jeden z elementów obchodów Święta Niepodległości w Zespole Szkół Technicznych. Zespół Szkół Technicznych ciągle włącza się w akcje różnego rodzaju, które odbywają się w naszej gminie. Chętnie uczestniczymy w uroczystościach, wychowujemy młodzież do patriotyzmu, kultywujemy te wartości. Listopad jest takim wspaniałym, biało-czerwonym, wyjątkowym miesiącem patriotycznym. W ramach propagowania czytelnictwa, ale też kształtowania takich postaw patriotycznych wśród naszej młodzieży, postanowiliśmy zaprosić lokalnego poetę, pana Waldemara Wilka, który właśnie napisał tomik poezji pod tytułem Niepodległa. Stwierdziliśmy, że będzie się on fantastycznie komponował właśnie w tą listopadową tematykę niepodległości. W spotkaniu z poetą towarzyszyła wystawa prac plastycznych. Dzięki uprzejmości starostwu powiatowego w Robczycach wypożyczyliśmy właśnie tą wystawę prac. Jest to wystawa pokonkursowa pracy uczniów, właśnie poświęcona prymasowi tysiąclecia Stefanowi Wyszyńskiemu. Podczas spotkania z młodzieżą Waldemar Wilk przeczytał młodzieży swoje wiersze, opowiedział o tym, jak rozpoczęła się jego przygoda z poezją i zachęcił uczniów do podjęcia prób pisania własnych utworów. Stowarzyszenie Rotunda w Sędziszowie Małopolskim zrealizowało projekt w ramach podkarpackiej inicjatywy lokalnej na lata 2021-2023 pod nazwą Ogród Społeczny przy Rotundzie, miejscem spotkań mieszkańców osiedla Kawęczyn. Podsumowanie projektu odbyło się 27 listopada. Ogród społeczny na osiedlu Kawęczyn z mini placem zabaw, który powstał w przeciągu 3 miesięcy, ma pełnić przede wszystkim funkcję integracyjną. Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych. Ta cała nasza inicjatywa w ogóle przekroczyła znacznie tą kwotę i w związku z powyższym ze składek członkowskich przeznaczyliśmy około 530 zł. Sponsoring i ludzi miejscowych, wolontariuszy w postaci produktów, materiałów, to było około 1000 zł. Natomiast wykonanie w ogóle wszystkiego tego też było po prostu w ramach wolontariatu. I to liczymy, że to około 4000 zł do 5, bo to było nie tylko wykonanie ławek czy czegokolwiek, ale również sprzątanie, pielenie, malowanie ogrodzenia przy tym poletku, wykonanie tego poletka, zakup materiałów różnych. Na osiedlu Kawęczyn brakowało takiego miejsca. Chcemy, aby mieszkańcy dobrze się tutaj czuli, mówi członek stowarzyszenia Rotunda, Aneta Szymaszek. Żeby po prostu na naszym osiedlu, nasze osiedle piękniało, żeby się rozwijało, żeby nasze społeczeństwo miało fajny plac do korzystania tego, żeby się po prostu bawić dobrze, spędzać wspólnie czas. W realizację projektu zaangażowali się nawet najmłodsi mieszkańcy osiedla. Powstała ścianka spinaczkowa. Pomagały w projekcie również dzieci ze szkoły. Zrobiły fajne domki dla owadów, dla ptaszków. Trzeba właśnie serdecznie podziękować paniom, które się w to angażowały. Powstały super ławeczki od sponsorów. Powstało ekopoletko, na które właśnie też tutaj dzieci przyszły i pomagały w pracach. No i oczywiście nasza mała społeczność. Ogród społeczny z mini placem zabaw to nie ostatnia inwestycja na osiedlu Kawęczyn, odpowiadająca na potrzeby mieszkańców. Zarząd osiedla Kawęczyn planuje stworzyć specjalne miejsce do grillowania. W ramach budżetu osiedlowego wymyśliliśmy sobie na zarządzie osiedla, że dobrze by było takie miejsce zrobić, które będzie integrować społeczność tutaj, czy nawet prywatnie przychodzić z dziećmi, zapalić ogień. Mamy drewno, które żeśmy pozyskali z wycinanych tutaj drzew w trakcie rewitalizacji tego placu.
ta inwestycja właśnie ma na celu umożliwienie mieszkańcom wspólnych spotkań przy ognisku, przy grillu. Myśleliśmy również o tym, żeby tutaj zaangażować szkołę, żeby mogli tutaj się spotykać z dziećmi w ramach jakichś zajęć. Nie pamiętam, jak w tej chwili się nazywają te zajęcia, ale no, będzie to miejsce, w którym można będzie wspólnie wypocząć i pośmiać się, porozmawiać. Na tę chwilę wybudowano już paleniska, informuje przewodniczący zarządu osiedla Kawęczyn w Sędziszowie Małopolskim. One będą jeszcze połączone ławkami. Ławki są już gotowe. Termin realizacji jest na połowę grudnia. Podstawowy problem w tej chwili to jest wysuszenie drewna, które ma być na ławki. I to drewno w tej chwili leży w suszarni, bo chcieliśmy to zdążyć, ale no, nie uda się przeskoczyć pewnych terminów. W każdym z tym, w tych donic narożnych będzie misa taka metalowa, tam będziemy sadzić jakieś kwiaty. Przygotowana jest instalacja wodociągowa po to, żeby nawadniać to kropelkowo. Także no, chcemy, żeby to też było jak najmniej pracy, bo każdy z nas pracuje zawodowo, każdy ma swoje obowiązki domowe. Chcemy to zrobić, żeby to automatycznie. Niemniej jednak trzeba będzie tu zawsze kiedyś przyjść w sobotę, spotkać się, co nam się do tej pory udaje. W środku będzie palenisko, będzie również przygotowane miejsce na zamontowanie grilla podnoszonego na korbkę, czy tam, myślę, że to tak to będzie wyglądało. I chcemy tu jeszcze wyrównać plac, zasiać trawkę, chcemy dobudować jeszcze i cały w zasadzie budżet w przyszłym roku przeznaczyłem na rozbudowę tego placu zabaw. Chcemy wyłożyć plac tutaj w miejscu zainstalowanych huśtawek i tych elementów, wyłożyć matą taką gumową, która będzie zabezpieczać dzieci przed uszkodzeniem czy tam potłuczeniem w trakcie zabawy. Stowarzyszenie Rotunda na podsumowanie projektu zorganizowało poczęstunek, a także gry i quizy dla najmłodszych mieszkańców osiedla. Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach zaprosiło mieszkańców na spektakl Tyja Teatru Pupeterra. Autorem widowiska jest reżyser, scenograf, aktor Jarosław Figura. Tyja to wizualny, plastyczno-słowno-muzyczny spektakl teatru Pupeterra. To kolejna produkcja teatralna związanego od 30 lat ze sceną plastyczną kul Jarosława Figury. Tyja to piękna opowieść o przyjaźni, ale i samotności. To jest taka autorska moja sztuka, czyli jestem też nie tylko aktorem, ale i reżyserem i autorem scenariusza, scenografii. I właściwie to jest taki autorski monodram, tylko nie jestem autorem muzyki, zrobił mi Łukasz Tamrych z Wrocławia bardzo piękną muzykę do tego spektaklu. Jest to spektakl, który dotyka spraw, które jakby ważne są dla mnie w tym momencie. Nie ma tutaj przypadku w takim doborze tematyki tego spektaklu. Właściwie kilka planów tematycznych tutaj jest zawartych, wychodząc od tematu przyjaźni. Żeby nastąpiła przyjaźń, trzeba też pokochać siebie, ale muszą być zwykle przynajmniej dwie osoby, ty i ja. I stąd nieprzypadkowo tytuł tego spektaklu, Ty, ja, który z jednej strony ma intrygować. Na plakacie jest zdjęcie moje, połowy twarzy moja, połowa właśnie tego psa, tej lalki tutaj, której używam i tak jakbym troszkę chował się za maską, ale też stanowił jakby jedność. I oczywiście wybieram sobie, żeby zainteresować też głównie małych odbiorców sztuki psa, ale to dotyczy, wiadomo, relacji człowiek-człowiek. I teraz Tyja to taki jakby pies, można nazwać Nero, można nazwać Tyja, i to intryguje. I teraz jest to spektakl o przyjaźni, ale też o samotności, dlatego że to są bardzo blisko siebie znajdujące się często stany i żeby osiągnąć przyjaźń,
Często ludzie wychodzą z dużych jakichś tam zranień i właściwie największe przyjaźnie i najmocniejsze rodzą się po dużych przejściach tych osób, które się przyjaźnią. W swoim spektaklu Jarosław Figura porusza m.in. temat uzależnień od urządzeń elektronicznych. To nie tylko telefony komórkowe, ale to cały świat komputerów, cyfryzacji. To, co może bardzo mocno pochłonąć człowieka i to jest też potrzebne w życiu bardzo, natomiast nie może stać na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu musi stać zawsze człowiek. I to jest taki stan mojej wojny, czyli nieprzypadkowo ten stan uzależnienia od telefonów się tutaj pojawia, bo to jest sytuacja, która pakuje bardzo mocno człowieka w samotność. Ten właśnie telefon, a co za tym idzie, przeróżne WhatsAppy, Facebooki, media społecznościowe, gdzie wydaje się, że mamy właściwie, ja mam ponad 2000 przyjaciół, a to okazuje się w pewnym momencie, że ja mogę zostać gdzieś sam. I tak często ludzie zapominają o tym, że jednak kontakt w żywym planie aktorskim, to mówię na scenie, kontakt żywego człowieka z drugim żywym człowiekiem jest najważniejszy. I jeżeli się ma przynajmniej jednego takiego przyjaciela, albo jeżeli takich szumnych słów nie używamy, kogoś, kto jest nam bliski, kto dobrze nam życzy, z którym się czasami spotkamy, to jest 100 razy ważniejsze niż 2000 przyjaciół na Facebooku. I właśnie ten temat tego telefonu pokazuje, że trzeba być bardzo ostrożnym, żeby ten telefon nas nie wciągnął i potem wchłonął, wyrzucił i nagle się okaże, że ci wszyscy, którzy chcieli się z nami spotkać, my nie mieliśmy dla nich czasu, bo musieliśmy odpisywać 158 osobom na Facebooku, hej, cześć, lajkować, a ta osoba w końcu gdzieś poszła i odeszła, wyjechała. I dlatego wszystko jest tutaj spójne, jeżeli chodzi o tematykę tego spektaklu. Chciałbym, żeby spektakl trafiał i przemawiał do wszystkich, do tych najmłodszych i najstarszych, mówi autor widowiska Tyja, Jarosław Figura. To jest trudna sytuacja, żeby taką jakby formę stworzyć. Widzowie najmłodsi, którzy byli, to jest spektakl, premiera była bardzo niedawno, 2 tygodnie temu, czy tydzień, już nie pamiętam, bo ciągle krążę z tym spektaklem. I najmłodsza osoba to 5-latkowie na tym spektaklu. Najstarsza to chyba 85-letni dziadek. I często młodzież na tych spektaklach się pojawia. I naprawdę mam niezwykłe jakby odbiory tego spektaklu, zarówno przez bardzo małe dzieci, jak i jakby przez jakby już mocno starsze osoby. To jest niezwykłe, że każdy ten spektakl przez siebie gdzieś tam odbiera. I takie pytania, które te małe dzieci mi tutaj zadawały i potem swoim rodzicom, dziadkom, mówią, że ten spektakl jest dla mnie niezwykłym sukcesem od strony takiej misyjności teatru, bo oczywiście ja jestem aktorem, reżyserem, ale tym spektaklem jakby chcę coś powiedzieć, chcę dotknąć jakiegoś tematu, chcę zwrócić uwagę na pewne niebezpieczeństwa, w które sam też wpadam, bo ja też nadużywam na przykład tego telefonu i zamiast porozmawiać z moją 11-letnią córeczką, pobawić się w coś, chociaż jest to bardzo ważne, bo ja muszę załatwiać kontrakty. Natomiast w pewnym momencie trzeba poczuć i wiedzieć, że ta córeczka jest jeszcze ważniejsza od tych kontraktów, które najwyżej, nie wiem, będą, nie będą. Nie bez powodu spektakl opiera się na takiej tematyce. Duży wpływ na ten wybór miała obecna sytuacja, jaka panuje na świecie. Na pewno nieprzypadkowo w tym czasie pandemii ten temat podjąłem, bo ja sam jeszcze mam troszeczkę zajęć terapeutycznych, takich teatroterapii i nie mogłem się spotkać z tymi moimi uczniami, tylko musiałem je prowadzić zdalnie. No i nagle ja się stałem takim jakimś cyborgiem, który gdzieś nadaje i zobaczyłem jakiś duży fałsz, jak prowadzić zwłaszcza zajęcia teatralne przez internet. To jest tylko formalność jakaś, że niby wszystko w dziennikach dobrze, ale tego się nie da. To musi być żywy kontakt. To tak jak tak często spektakle w czasach pandemii proszono mnie. Mam taki spektakl, który stworzyłem w Łodzi, jak i taki. I dawano mi duże pieniądze, żeby tylko się zgodzić na pokaz internetowy. No nie, to jest nie, tak jak nośniki nie mogą przenieść emocji, czy nawet wrażeń. Ja robię teatry plastyczne, spektakle plastyczne, przestrzeni, światła, muzyki, więc absolutnie. Więc dobór tematu teraz w czasie pandemii, gdzie i zdalne, przecież to jest tak nagle wszystko zaczęło
niby funkcjonować, niby mówię, jeżeli te wszystkie zdalne nauczania, patrzę moja córka na psychologii, na KUL-u, na drugim roku, tato, my przechodzimy znowu na zdalne, to słuchajcie, to jest chichot losu, śmiech, że to tak świetnie zaczyna funkcjonować, że właściwie to niektórzy to już by pomyśleli, nie, ja wolę na zdalne, ja już nie chcę wracać, bo jest wygodnie, bo jest w domu, bo tutaj, ale to zatraca się w tym człowieczeństwo. Ja tym spektaklem krzyczę. Nie dajmy się. Nie dajmy się wciągnąć w ten świat wirtualny, czasami wygodny, czasami piękny, obrazkowy, bo w pewnym momencie po prostu będziemy samotni naprawdę w duchu, ale stracimy coś pięknego, czyli wzajemne ludzkie relacje oparte o miłość, o przyjaźń. I dlatego na pewno ten temat się u mnie pojawił z powodu pandemii, jestem tego pewien. Publiczność, która obejrzała spektakl w Robczyckim Pceku, była pod wrażeniem przesłania płynącego z widowiska i gry aktorskiej Jarosława Figury. Nauczyłyście się czegoś po tym spektaklu? Tak, żeby nie siedzieć dużo na tych telefonach, żeby też się pobawić z kimś innym. Żeby po prostu nie spędzać czasu zbyt dużo i uważać z tym. Ja się nauczyłam tego, żeby więcej czasu dawać dla kolegów i koleżanek, ponieważ oni mogą później być smutni i będą myśleli, że się ich tak jakby już nie lubi. Jak sam spektakl wam się podobał? Scenografia, gra aktorska? Bardzo dobry był, w ogóle doskonały dla mnie, dopracowany bardzo. Widać było, że już kilka razy to było robione. Jakie wrażenie wywarł na tobie właśnie ten spektakl? No według mnie spektakl miał duży przekaz, ponieważ niezależnie od wieku każda osoba mogła sobie go zinterpretować inaczej i każdego w jakiś sposób ten spektakl pouczał, bo właśnie była ta mowa o przyjaźni, o tym, że przyjaciele i przychodzą i odchodzą, że trzeba ich dobrze traktować, jeśli chce się mieć ich przy sobie. I no właśnie niezależnie od wieku da się to w jakiś sposób zinterpretować, żeby coś z tego wyciągnąć. Czego dokładnie ty nauczyłaś się ze spektaklu? No przede wszystkim właśnie tego, żeby dbać o relacje, żeby nie porzucać jakby czasu dla innych, w sensie, żeby spędzać czas z innymi, zamiast właśnie tak jak dużo osób teraz w tych czasach używa elektroniki, no bo jakby nie patrzeć, no to mamy takie czasy, że ciągle gdzieś coś jest związane z elektroniką i właśnie ten spektakl nauczył mnie tego, żeby poświęcać dużo czasu bliskim, bo mogą się czuć przez nas odrzuceni, czy po prostu mogą się od nas odsunąć. Można było się nauczyć tego, że nieważne to, ile spędzamy na przykład nad telefonem, to można też spędzać ten czas z przyjaciółmi i jednak można też jakoś dobrze sobie rozporządzić ten czas. Powiedz mi, ty osobiście wolisz rozmawiać ze znajomymi, z kolegami, z przyjaciółmi za pomocą telefonu komórkowego, czy jednak stawiasz na ten tradycyjny kontakt międzyludzki? Jeśli tak, to dlaczego? Ja chyba bardziej stawiam na ten tradycyjny kontakt ludzki, dlatego że przez telefon nie widzę tej osoby, nie mogę się na przykład z nią przytulić albo z nią porozmawiać o jakichś ważnych sprawach. W sumie przez telefon też tak można, ale to nie jest to samo. Jestem bardzo, bardzo ukontentowana, że zupełnie coś nowego, zupełnie inny odbiór sztuki, takiej sztuki, która powinna przemówić do każdego według uznania każdej osoby. Przyznam szczerze, że i bardzo, bardzo mi się to spodobało. Nie tylko mnie, bo widziałam, jak młodzież pięknie reaguje. Cisza, zaduma i później no, po prostu to, co wszyscy widzieliśmy, piękne zdjęcia, jak ta młodzież się wypowiadała. Jest to coś pięknego i bardzo dobrze, że Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w moich kochanych Robczycach podjęło się takiej inicjatywy, gdzie zaprosili znaną osobę, która właśnie ten teatr prowadzi, bo jest aktorem, jest od razu widzem, tak jak była mowa, jest ojcem, jest pieskiem, no wszelką rolę gra. I to jest takie piękne, co odróżnia
od innych aktorów, którzy są no, tradycjonalistami, którzy grają tylko postać, bez względu na to, jaką postać. No bo przecież widzimy, mamy masę filmów, ale tu jest teatr, który daje do myślenia i tak powinno być. To jest piękne zadanie edukacyjne dla dzieci, zwłaszcza w wrażliwości dziecięcej, gdzie ta wrażliwość kształtuje się i ona wcześniej czy później da znać o sobie. Może ktoś tam będzie poetą, może ktoś znów pójdzie w ślady aktorskie. I to jest takie piękne. Duże brawa dla naszego aktora, który zechciał do Robczyc przyjechać i jeszcze nam troszkę zostawi w naszych serduszkach czegoś takiego, czego nie da się, powiedzmy prostymi słowami, opowiedzieć. Po spektaklu była możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z aktorem Jarosławem Figurą. A teraz zapraszam Państwa na etiudę teatralną w świecie bajek i satyr Ignacego Krasickiego w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych organizowanych w ramach Sędziszowskiego Klubu Seniora. Z seniorami pracuje instruktor z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim, Wioletta Czapka. Serdecznie pozdrawiam zebranych tu gości. Na czwartkowym obiedzie u królewskiej mości jadła nie zabraknie, dla ciała ni ducha. Siądźcie zatem sposobnie i nadstawcie ucha. Spotkaniu patronuje postać znamienita, biskupa Krasickiego szacunkiem okryta. Persona to zacna, z mądrości swej znana, humoru, bystrości i wad piętnowania. Bajkami, satyrami księdza Ignacego czas umilimy mitingu wspólnego. Prócz miłej zabawy, śmiechu i radości nie zabraknie tonu gorzkiej moralności, bo sztuki zadaniem jest łączyć dwie sprawy. Chwalić, co dobre, potępiać przywary. Nie jedna dziś ze sceny popłynie nauczka. Na występ zapraszają babcia oraz wnuczka. Wino i woda. Przymawiało pewnego razu wino wodzie. Ja panu, a ty chłopom jesteś ku wygodzie. Nie piłoby cię państwo, rzecze woda skromnie, gdyby nie chłop dał na cię, co chodzi pić do mnie. Małżeństwo. Chwałaż Bogu, widziałem małżeństwo niemodne, stadło wielce szczęśliwe, uprzejme i zgodne. Szlachetna była miłość z podziwieniem wielu. To szkoda, że mąż umarł w tydzień po weselu. Kotka. Nie masz większej przyjaźni, mówiła do pana. Kotka syta połowem i za to głaskana. Jak to nie masz przyjaźni? Pan na to odpowie, pieścisz mnie, rzeczy kotka, bo ci myszy łowię. Łowić myszy pan rzeczy?
Przysługi to znaczne, ale dlaczego łowisz? Dlatego, że smaczne. Kulawy i ślepy. Niósł ślepy kulawego. Dobrze im się działo, ale że to ślepemu nieznośne się zdało, iż zawsze musiał słuchać, co kulawy prawi. Wziął kij w rękę, rzecze: ten z szwanku noc wybawi. Idą. Wtem kulawy krzyknie: umknij w lewo. Ślepy wprost i choć z kijem, uderzyłbym w drzewo. Idą dalej. Kulawy przestrzega od wody. Ślepy w brud sakwy zmacza. Nie wyśli bez szkody. Na koniec przestrzeżony, gdy nie mijał dołu, i ślepy, i kulawy zginęli pospołu. I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył, i ten, co bezpieczeństwa głupiemu powierzył. Żółw i mysz, że zamknięty w skorupie niewygodnie siedział, żałowała mysz żółwia. Żółw jej odpowiedział: miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny. Prawda, nie jest wspaniały, szczupły, ale własny. Filozof i orator. Filozof dysputował o prym z oratorem. Gdy się długo męczyli mniej potrzebnym sporem, nadszedł chłop. Niech nas sądzi, rzekli razem oba. Co ci się, rzekł filozof, hardziej podoba? Czy ten, co rzecz nową stwarza i wymyśla, czy ten, co wymyśloną kształci i określa? My się na tym, chłop, rzecze. Prostacy nie znamy. Wolałbym jednak obraz, aniżeli ramy. Na łące pasły się pospoły, osieł z wołem, ten trawą, a tamten chwastami. A pomiędzy murawą, tam gdzie kwiaty i ziółka, pszczółka, chwytający motyle, zbierający robaki, bujał skowronek nad krzaki. Wszystko to działo się na jednej łące. Pszczółka uniosła zdobycz okazałą, chwast trawą dostarczał, osieł beczał, wół ryczał. Skowronek, wzbijając się, czule i radośnie dawał powab wiośnie. I tak to. Prawda z cicha, kłamstwo z hukiem,
wychodzą drukiem. Syn i ojciec. Każdy wiek ma goryczy, ma swoje przywary. Syn się męczył nad książką, stękał ojciec stary. Ten nie miał odpoczynku, a tamten swobody. Płakał ojciec, że stary, płakał syn, że młody. Pijak, trwając niegdyś nad flaszką nocy i poranki, chory pijak stłukł wszystkie kieliszki i szklanki. Klął miód, piwo znieważał, wino zwał tyranem. Przyszedł potem do zdrowia i odtąd pił dzbanem. Stoisz? Stoję. Skąd idziesz? Ledwie chodzę. Słabyś? To i jak jeszcze. Wszak wiesz, że ja nigdy zbytnio się nie pieszczę, ale mi dokucza ból głowy okrutny. Pewność wczoraj był wesół, dlatego dziś smutny. Przejdzie ból, powiedz mi, jak to było? Oj, niemiło mój bracie, bodaj z tym przysłowiem przeka, co go wymyśli. Jak było, opowiem. Upiłem się, onek dajmień żony, nie żal mi tego. Wszak dzień ten obchodzony był zawsze uroczyście. Dobrego sąsiada nie żal czasem podpoić, jejmość będzie rada. Wina mieliśmy dosyć, a że dobre było, weseliliśmy się pięknie i nieźle się piło. Uczta trwała do świtu. W południe się budzę, głowa ciężka jak ołów, krztuszę się i nudzę. Jejmość radzi herbatę. Lecz to napój mdlący. Jakoś tak koło apteczki przechodzę niechcący, Hanyżek mnie zaleciał. Wypiłem więc trochę, już mi lepiej było. W czym dwóch z wczorajszej uczty kompanów przybyło. No jak nie poczęstować, gdy gość w dom przychodzi. No jak częstować, nie wypić, też to się nie godzi. Więc ja znowu do wódki. Wypiłem niechcący. Wtem obiad zostaliśmy już przygotowany, siadamy. Chwali cześć, boś pan Jędrzej, my za nim. Bodaj to wstrzemięźliwość. Pijatykę ganim. Tymczasem butelka jakoś nieznacznie się osusza. Przyszła druga i trzecia. A gdy nas żarliwość porusza, przyszła czwarta i piąta, za nimi dziesiąta. Nie wiem jak inni, ale wiem i czuję, żem wziął w łeb butelką. Bodaj w piekło przepadło obrzydliwe pijaństwo. Nim tylko niegodziwość, zwady, grubijaństwo. Popatrz jak ci w swej trzeźwości odnoszą pożytki. Zdrowie czerstwe, myśl u nich wesoła i wolna, moc niezwykła i radość i do pracy zdolna, majętność w dobrym stanie, gospodarstwo rządne. To są wstrzemięźliwości, zaszczyty, obudki. To są. Bądźcie zdrowi. Gdzie idziesz? Napiję się wódki. Rybka mała i szczupak. Widząc w wodzie robaka, rybka jedna mała, że go połknąć nie mogła, wielce żałowała. Nadszedł szczupak. Robak się przed nim nie osiedział. Połknął go,
a z nim haczyk, o którym nie wiedział. Gdy rybak na brzeg ciągnął zdobycz, okazało, rzekła rybka, dobrze to czasem być i mało. Księgi. W pewnej bibliotece, gdzie była, nie pomnę, poważyły się księgi, a że niezbyt skromne, łajały się do woli różnymi języki. Wchodzi bibliotekarz, pyta się kroniki, dlaczego tu takie wrzaski? Dlatego się swarzem, i żeś mnie śmiał położyć obok z kalendarzem. Wszystko się tu dobrze rzegiej posadziło. On zmyśla, co będzie. Ty zmyślasz, co było. Baran dany na ofiarę. Już mu wieńce kładą, już mu rogi złocą. Pysznił się tłusty baran, sam nie wiedział po co. Każdy dostrzegł oprawcę, a ten powróz bierze, aby go poniewolnie ciągnąć ku ofierze. Pojął swój błąd, rad nie rad wypełnił los srogi. Nie pomogły mu wieńce, ni złocone rogi. Ptaszki w klatce. Czegoż płaczesz? Mówił staremu czyżyk młody. Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody. Tyś w niej zrodzon, rzecze stary. Przeto ci wybaczę. Jam był wolny dziś w klatce i dlatego płaczę. Dzwon. Częstokroć samochwalcy przykrości doznają. Mówił dzwon. Gdy ja dzwonię, wszyscy mnie słuchają. Prawda, że ktoś z boku. Nigdy byś nie dzwonił, gdyby cię nie bito. Przegniła właśnie na ten czas, kiedy pacierze kończyła. Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny, mówiąc właśnie te słowa. I odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy. Biła bez litości. Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności. Noga i but. Wiedli wojnę i srogą, but z nogą. Ten ją winował, że się na niej psował. Tamta, iż ją uciskał. Wdał się w to szewc, co zyskał, a w pokorze i trwodze, kłaniający się nodze, gromiąc buta, rzekł głośno, strząsając narzędzie. Szanuj nogę, choć się drze. But bez niej nie będzie. Wół i mrówki. Wół się śmiał, widząc mrówki w małej pracy skrzętne. Wtem usłyszał od jednej te słowa pamiętne. Z umysłu pracujących szacunek roboty. Ty pracujesz, bo musisz, my mrówki, z ochoty. Szczur i kot. Mnie to kadzą, rzekł hardzie do swego rodzeństwa.
siedząc szczur na ołtarzu podczas nabożeństwa. Wtem, gdy się dymem kadzidł zbytecznych zakrztusił, wpadł kot z boku na niego, porwał i udusił. Potok i rzeka. Potok, z wierzchołka góry płynący z hałasem, śmiał się z rzeki. Spokojnie płynęła tymczasem. Nie stało wód u góry, gdy śniegi stopniały. A z owego potoka tylko strumyk mały. Co gorsza, ten, co zaczął z hałasem i krzykiem, wpadł w rzekę i na koniec przestał być strumykiem. Pan i pies. Pies szczekał na złodzieja, całą noc się trudził. Obili go nazajutrz, bo pan nudził. Spał spokojnie drugiej nocy, złodzieja nie czekał. Ten dom okradł. Psa obili za to, że nie szczekał. Doktor i zdrowie. Rzecz ciekawą, acz trudną do wytłumaczenia opowiem. Pewnego razu doktor spotkał się ze zdrowiem. On do miasta, a zdrowie z miasta wychodziło. Straszył się, gdy go zobaczył, a że blisko było, spytał. A czemuż tak szybko uchodzisz? Gdzie idziesz? Zdrowie odpowie. Tam, gdzie ty nie chodzisz. Mimo tak wielkiej płci naszej zalety, my rządzimy światem, a nami kobiety. W niedzielę 5 grudnia na sędziszowskim rynku zapanuje świąteczna atmosfera. W planie jest 6. rodzinna zabawa mikołajkowa połączona z kiermaszem bożonarodzeniowym. Na dorocznej imprezie rozpoczynającej oczekiwanie na Boże Narodzenie punktem kulminacyjnym jest premierowe odpalenie iluminacji świątecznej. Sędziszów Małopolski od kilku lat na początku grudnia wprowadza mieszkańców w świąteczny klimat. To za sprawą świątecznych piosenek, wizyty brodatego i jego zabawy z najmłodszymi oraz kiermaszu bożonarodzeniowego. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, to spotkamy się tutaj na 6. rodzinnej zabawie mikołajkowej, mówi rzecznik prasowy sędziszowskiego magistratu Anna Olech. Jak dodaje, punktem kulminacyjnym imprezy będzie premierowe odpalenie świątecznej iluminacji. To przewidziane jest na godzinę 16 wraz z uruchomieniem oświetlenia ulicznego. Zawsze staramy się zaskoczyć przede wszystkim tym elementem wolnostojącym i on zawsze jest inny. W ogóle iluminacje staramy się tak dobierać, żeby nie były te elementy takie same co roku i dzięki temu, że wypożyczamy elementy, rok w rok miasto wygląda inaczej. Niespodzianką będzie element, który stoi zawsze tutaj na plantach przed ratuszem. Mieliśmy domek, były bombki, była paczka świąteczna, a w tym roku mamy taką świetlną fontannę. Przygotowania do zabawy mikołajkowej w Sędziszowie Małopolskim rozpoczęły się końcem listopada.
Elementy iluminacji montowane były wokół ratusza i na lampach ulicznych. Niedzielne popołudnie przed ratuszem będzie również okazją do kupienia na przygotowanych stoiskach świątecznych ozdób lub spróbowania tradycyjnych potraw. Będzie około 16 wystawców. Zapraszamy wszystkie koła z naszej gminy, koła gospodyń wiejskich, ale będą też tacy indywidualni wytwórcy rękodzieła, więc będzie można kupić i bombki, i stroiki. Będzie też jedzenie świąteczne, bo niektóre koła też przygotowują tutaj, że można posmakować tych świątecznych potraw troszkę wcześniej. Więc atmosfera świąteczna, tak jak powtarzam, jeśli nam nic się tutaj nie wydarzy i nic się w kraju nie zmieni, no to w tym roku zapraszamy i poczujemy te święta troszkę wcześniej na plantach przed Sędziszowskim ratuszem. Miasto wysłało zaproszenie do Świętego Mikołaja na zabawę 5 grudnia i podobno je przyjął. To jest absolutnie stały element i dzieci też na to czekają. Będzie Mikołaj, będzie Śnieżynka, która poprowadzi zabawę, żeby dzieciaczki nam nie zmarzły i mogły się troszeczkę poruszać, więc mnóstwo atrakcji. Rodzinna zabawa mikołajkowa rozpocznie się o godzinie 15, natomiast jeśli komuś zależy na zakupach, to warto pomyśleć o wcześniejszym wybraniu się na kiermasz. Rzeczy są naprawdę wyjątkowe, niepowtarzalne i bardzo piękne, więc jeśli chce się mieć wybór, to warto przyjść trochę wcześniej. Przede wszystkim dlatego, że potem jest mnóstwo naprawdę osób. Mnóstwo osób przychodzi, dzieci się tutaj bawią, starsi chodzą między stoiskami, oglądają, kupują, kosztują potraw, więc jest tak wyjątkowo. Na zabawę wszystkich mieszkańców gminy oraz gości zaprasza burmistrz Sędziszowa Małopolskiego. Współorganizatorami wydarzenia są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Największe w kraju zawody robotów znów w Rzeszowie. Tegoroczna edycja RoboMotion odbyła się 28 listopada w rzeszowskiej hali pod Promie. Uczestnicy zmierzyli się w 8 kategoriach podzielonych na 17 konkurencji. Patronem wydarzenia była m.in. gmina Sędziszów Małopolski. Szczegóły w rozmowie tygodnia. Zapraszam. W niedzielę 28 listopada w rzeszowskiej hali pod Promie odbyły się 6. Międzynarodowe Zawody Robotyki RoboMotion, podczas których można było zobaczyć m.in. wyścigi czy walki robotów. W zawodach rywalizowało ponad 200 uczestników w 17 konkurencjach. O samym przedsięwzięciu, po co nam roboty, czy możemy stracić nad nimi kontrolę, czy każdy może je budować. O tym w rozmowie z moim gościem, Karolem Siwcem, z Sędziszowa Małopolskiego, studentem Politechniki Rzeszowskiej, członkiem zespołu organizacyjnego zawodów RoboMotion. Dodam tylko, że jednym z partnerów tegorocznej edycji wydarzenia była gmina Sędziszów Małopolski. Dziękuję na wstępie, że skorzystałeś z zaproszenia i przyszedłeś na rozmowę do studia telewizji Sędziszów Małopolski, ale myślę, że temat jest fajny i ciekawy do tego, żeby go rozwinąć. A zacznę może od tego, że właśnie odnośnie tych zawodów. Mnóstwo wyzwań i atrakcji. Co przygotowaliście dla gości RoboMotion? Co działo się w niedzielę 28 listopada w hali pod Promie? No na pewno działo się dużo, że tak powiem. Przyjechało dość sporo osób, szczerze mówiąc, to przebiło to nasze oczekiwania, jakie mieliśmy. Ponad 200. Tak, prawie 250. Tyle było zawodników, robotów było trochę mniej, bo około 150, no bo przeważnie są one budowane przez jakieś grupy. Rzadko się zdarza, że jest jeden konstruktor robota, tylko przeważnie to są takie zespoły 2-3-osobowe, ale zdarzają się też większe, na przykład 10-osobowe. To już jest dowolność. U nas było to dozwolone, żeby były większe grupy, więc no tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o konkurencje, które przygotowaliśmy, no to było ich też trochę. Niektóre odbywały się pierwszy raz w Polsce i to właśnie były te nasze główne konkurencje, czyli Smashbots by Robolab. Dlaczego by Robolab? No bo Robolab był tak jakby głównym organizatorem, akurat partnerem, można powiedzieć, tej właśnie konkurencji. Oczywiście całych zawodów też, ale to on sprawował pieczę nad tą konkurencją dokładnie. Ona była dość ciekawa, na pewno widowiskowa, bo to odbywała się ona jako jedyna w arenie takiej zamkniętej, obudowanej poliwęglanem. Dlatego, że była dobra widoczność, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim.
No bo tam roboty mogły być już troszeczkę bardziej groźne. No, tam polega ta konkurencja na tym, żeby one się walczyły ze sobą na śmierć i życie, w zasadzie można by to tak nazwać. No i wszystko jest dozwolone, no wszystko. Wszystko w granicach rozsądku, ale na przykład jakieś miotacze ognia, jakieś piły i tak dalej są dozwolone. W tej edycji akurat u nas nie było miotaczy ognia, pomimo że ogień się pojawił na arenie, bo jednak elektronika czasami lubi... To nie było zamierzone. Nie, nie było zamierzone. To nie było zamierzone. Ale dość tak jakby częstym wyposażeniem robotów tej edycji były właśnie jakieś piły, które służyły do cięcia albo niszczenia przeciwnika, bądź jakieś takie wałki obrotowe, które służyły do wyrzucania przeciwnika wręcz do góry. No i tym właśnie charakteryzował się robot, który wygrał. Na pewno też niegroźne były mu ataki innych, bo mam wrażenie, że on ważył najwięcej, bo była to waga ponad 30 kg. Mimo że wymiary robota nie były aż takie duże, bo to jest 30 na 30 cm. I czym ten robot zasłużył na miano zwycięzcy? Pokonał wszystkich przeciwników po prostu. Z tymi, z którymi walczył, pokonał. Na pewno najbardziej widowiskowa była ostatnia walka, gdzie przeciwnik tego robota no wręcz po prostu latał po tej arenie. To była wasza flagowa konkurencja, jak tak, wspomniałeś. Tak, to była taka główna konkurencja. Główna konkurencja. Ale było ich w sumie na RoboMotion 17. Tak, 17. Gdybyśmy je tak mieli szybko wymienić, te pozostałe, to? To najłatwiej byłoby to kategoriami wymienić, bo było 8 kategorii. Dlaczego kategoriami? No bo na przykład w sumo, czyli robota, które jeżdżą po ringu i ich zadaniem jest zepchanie przeciwnika z tego ringu, jest kilka takich konkurencji, bo one się różnią wymiarami robota, to jest w zasadzie główna rzecz, i wymiarami ringu, no oczywiście, żeby dostosować to do robota. No i mieliśmy tutaj 5 konkurencji z tego sumo, po prostu 5 różnych wymiarów. Kolejna tak jakby kategoria to jest line follower, czyli roboty jeżdżące po linii, za linią, podążające, i tu się różniło to też może niekoniecznie wymiarami, ale różniło się tutaj tak jakby wymaganiem trasy, bo niektóre były dość trudniejsze sporo od pozostałych. Na przykład ta jedna, która służyła dla line followerów turbo, czyli z turbiną, miała element, gdzie się jeździło po ścianie, dosłownie pionowo było po prostu podejście i to może było sporym utrudnieniem. Na pewno z tego, co słyszałem, zawodnicy, którzy podchodzili do tej kategorii, jak to zobaczyli, to troszeczkę się przerazili. Na pewno ona się... Większość przejazdów odbyła się troszeczkę później niż rozpoczęcie samej kategorii, no bo zawodnicy te swoje roboty chcą wykorzystywali też w różnych konkurencjach z tej kategorii. I stwierdzili, że wolą najpierw pojechać na jakichś łatwiejszych trasach, bo szkoda będzie, jak na tej trudniejszej wyleci gdzieś w powietrze i się zepsuje ten robot i nie będą mogli wystartować w tej pozostałej konkurencji. Podobną, troszeczkę bliźniaczą konkurencją do tej kategorii Line Follower był Drag Race. Jest to konkurencja, która też polega na podążaniu za linią, tylko że tu jest już odcinek prosty. Cały czas prosty i trzeba jak najszybciej przejechać. U nas było to około 30 metrów. No i zwycięzca przejechał tą trasę w nieco ponad 4 sekundy. Więc no, też jest fajnie już szybkość tego robota. Później kolejne konkurencje, no to jest tak, MicroMouse, czyli taka konkurencja, która polega na przejściu labiryntu. I to się dzieje tak jakby na 2 etapy. Pierwsze to jest właśnie taka przejazd testowy, takie mapowanie tego terenu, tego labiryntu, a później jak najszybsze pokonanie. Od startu do mety. Kolejną konkurencją jest taka może troszeczkę autorska nasza, LEGO Tug of War, czyli konkurencja polegająca na przeciąganiu liny, i tam startowały też roboty ograniczone w naszym przypadku do robotów LEGO, czyli zbudowane z klocków LEGO tylko i wyłącznie, nie mogły być tam żadne inne elementy. No i to też takie fajnie wyglądało, na pewno to była dość konkurencja ciekawa dla szczególnie młodszych uczestników, bo
nie musieli jakoś dużo oprogramować, tylko to bardziej konstrukcja, no bo program no to polegał głównie na tym, żeby jechał prosto i to wszystko w zasadzie. Kolejną konkurencją była troszeczkę przekształcona na nasze warunki, że tak powiem, polskie, czyli Cebula House. Polegało to na tym, że normalnie jest to Ketchup House, czyli na takiej kratownicy, na takiej planszy są rozstawione puszki z ketchupem. Robot ma za zadanie podjechać, zebrać ten ketchup i zawieźć do swojej bazy. No u nas było to przekształcone w cebulę po prostu. Kolejne konkurencje. Co tam jeszcze było takiego? Był Robot Sprint. Robot Sprint, czyli konkurencja polegająca na wyścigach, ale robotów kroczących. Takich już, może niekoniecznie humanoidalnych, ale kroczących. I były tam różnego typu roboty i one startowały w wyścigach. U nas się odbywało to 5 przejść, 5 wyścigów. No i zwycięzca, który miał najwięcej tych punktów, wygrywał. Była jeszcze konkurencja freestyle, która odbywała się może niekoniecznie na płycie boiska ze wszystkimi innymi. Ona odbywała się w miejscu dostępnym dla publiczności, bo freestyle to jest konkurencja, która jest całkowitą dowolnością. Tam po prostu przyjeżdżają zespoły z swoim jakimś pomysłem, jakimś dziełem i prezentują to po prostu. I można oceniać, jest komisja, która przychodzi, ocenia. Jest też, publiczność ma też jakby wpływ na to, jakie miejsce zajmie robot, więc no naprawdę fajna rzecz. Fajna rzecz, dużo konkurencji. A powiedz mi, jak właśnie w tych wszystkich konkurencjach te roboty startowały? To one same się poruszały, czy jego właściciel sterował nim? W prawie wszystkich konkurencjach roboty musiały być w pełni autonomiczne, czyli musiały się same poruszać na bazie odczytów z sensorów, które posiadały. Natomiast w tej naszej głównej konkurencji, czyli Smashbots by Robolab, były one zdalnie sterowane. To już była dowolność w zasadzie, jaką metodą sterowania były sterowane przez tych swoich konstruktorów, jaką oni wybrali tą metodę. Natomiast w pozostałych musiał być napisany program i musiały się poruszać w pełni autonomicznie. Czasami były takie wyjątki typu, że mogły być startowane bądź zatrzymywane przez jakiegoś pilota czy przez konstruktora po prostu. Mhm. Zatrzymam się może przy konkurencji walki robotów. Co tutaj decydowało o zwycięstwie danego robota? Materiał, z którego był zrobiony, czy może coś innego? W tej naszej głównej konkurencji Smashbots właśnie tam to było dużo czynników, które na to wpływały, że się tak wyrażę, bo głównym celem było zniszczenie przeciwnika. Nie zawsze się to udawało, czasami po prostu roboty przetrwały ten określony czas, u nas było to 5 minut i wtedy decyzją komisji wygrywał któryś z nich. Komisja najmniej oceniała... zniszczony, tak? Niekoniecznie, po prostu nie. Taki, który komisja uznała, że zasługuje, czyli nie wiem, był jakoś tam oceniali różne punkty, na przykład agresywność, aha, ile ciosów zadał, takie różne rzeczy i na tej podstawie wybierali zwycięzcę. No może teraz troszeczkę od takiej technicznej strony porozmawiamy. Może dla Ciebie jest to oczywiście jasna sprawa, ale może jeszcze do dzisiaj ktoś o tym nie wie. Co to w ogóle jest robot? Robot, no to najkrócej można by to tak nazwać, taka definicja, że tak powiem, jest to urządzenie mechaniczne wykonujące automatycznie określone zadania. To jest taka definicja robota. W filmach często widzimy roboty wyglądające właśnie jak ludzie. Te, które widzieliśmy na RoboMotion, były nieco inne. Tak, dokładnie. Były to raczej konstrukcje typowe dla swoich konkurencji, że się tak wyrażę, bo na przykład Sumo czy Line Follower to są przeważnie typowe konstrukcje. Na przykład w przypadku Sumo jest to robot w kształcie kwadratu, prostokąta, który od przodu ma tak jakby pług, który służy, żeby zepchać tego przeciwnika albo go podnieść, żeby łatwiej mógł go zepchać z ringu, no bo to wszystko zależy od specyfiki tej konkurencji danej. W Line Followerach jest to przeważnie robot, który ma napęd z tyłu, z przodu ma tak jakby przedłużenie i belkę z sensorami, które odczytują, jak się zachowuje ta linia, za którą ma podążać. Ty na koncie swoim masz ile już zbudowanych robotów?
Ja niestety nie trafiłem w zbytnio dobry czas, bo jak zaczynałem swoją przygodę z robotyką, czyli już to się głównie zaczęło bardziej na studiach, to niestety po pierwszym semestrze wpadła pandemia i ciężko się to już później układało. Na pewno kilka konstrukcji zbudowałem, kilka też brałem razy udział na zawodach, takich właśnie jak my organizowaliśmy, no bo odbywają się one cyklicznie, że się tak wyrażę. Różne jest przeważnie, około od 5 do może 10 rocznie takich zawodów w różnych miastach Polski. Akurat RoboMotion najprawdopodobniej jest jednymi z największych zawodów w Polsce. Na przykład w tym roku nas to troszeczkę zaskoczyło, tak duże zainteresowanie, bo w poprzednich edycjach było to liczba kilkudziesięciu zawodników i przeważnie na takich zawodach jest od kilkudziesięciu do tam stu kilkudziesięciu tych zawodników, natomiast u nas no jednak to przebiło te nasze oczekiwania, aż byliśmy zmuszeni się przejść na halę pod promie, bo nie była ona w planach na ten rok. Kto był odpowiedzialny za całe to przedsięwzięcie? No to tak, organizatorami takimi głównymi było ich kilku. Głównie to było nasze koło naukowe automatyków i robotyków Robo, działające na Politechnice Rzeszowskiej. No i też z racji tego, że działało na tej Politechnice, no to ona też była organizatorem. Było to Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Podkarpacki, Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, Robolab, czyli tak jakby inicjatywa właśnie fundacji też, która niedawno powstała, że się tak wyrażę. No i to właśnie byli partnerzy, organizatorzy tego wydarzenia. I u nas nasza ekipa tych głównych organizatorów, no to było tam około 10 osób takich głównych, którzy zajmowali się organizacją tego, no w zasadzie przez rok, około od stycznia mniej więcej, zaczęliśmy myśleć nad zorganizowaniem tych zawodów. Mm-hmm. Szósta edycja Międzynarodowych Zawodów Robotyki RoboMotion pokazała, że warto to robić, jest duże zainteresowanie i na pewno w przyszłości będą kolejne edycje. Tak, to już na pewno, już zaczynamy planowanie kolejnych edycji, no bo czas goni, że się tak wyrażę. A jest co robić. Karol Siwiec, sędziszowianin, student Politechniki Rzeszowskiej, członek zespołu organizacyjnego największych w Polsce zawodów robotyki RoboMotion, był dzisiaj moim i Państwa gościem rozmowy w studio telewizji Sędziszów Małopolski. Bardzo serdecznie dziękuję. Również dziękuję. Dziękuję za uwagę i przypominam, że nasz program możecie Państwo zobaczyć również na naszej stronie internetowej pod adresem www.sediszowtv.pl, kanale YouTube i Facebook.
Thank you.